Prezentuję gołąbka o numerze 10614. Jest to samiczka, nakrapiana samiczka. Bardzo ładna samiczka. Samiczka, która wywodzi się na przemian, bo wnuki 1360 pana Tadeusza Pałki parowałem na najlepsze gołębie z hodowli mojego kolegi Dietemajera, które są u mnie w gołębniku hodowlanym, a u niego były na gołębniku lotowym. Czyli jedna taka para to jest 7025, to jest oryginalny gołąb od pana Tadeusza Pałki, który jest pożyczonym gołębiem na moim gołębniku od mojego kolegi Jarka z Nowej Soli, którego pozdrawiam serdecznie. Matką tego gołębia jest 2082, samica, rewelacyjna lotniczka, która jako roczna u mojego kolegi Majera na 12 wkładań 8 konkursów, gdzie siadała na prawie 8000 12, później na 6000 20 z 421 km, 26, 36, 40, także same takie szpicowe konkursy. A jeżeli chodzi o matkę tego gołębia, to też jest ze skojarzenia takiego samca Gummilaisen, też z gołębia 56, który jest synem dla 5362 wyjątkowego lotnika u Majera. Zresztą ten 56 też jako młody gołąb na 6 wkładań 5 konkursów i jako dwuletni gołąb 13 wkładań 11 konkursów. Majer leciał w większości samiczkami, w związku z tym samce oszczędzał jako partnerów, ale też nie zostawiał nigdy partnerów, którzy z sobą nic nie prezentowali, bo zawsze po tych gołębiach jak gdyby później ciągnął młode, także to te samce zawsze były z najlepszych jego gołębi lotowych, które zostawały jako partnerzy, żeby później coś jeszcze z tych gołębi wyciągnąć. Także tutaj jeżeli chodzi o barwę, to właśnie poszły w te gołębie Gummilaisen, aczkolwiek one tutaj mają szczególnie, bo takie jedno białe piórko, ten nie ma, ale może przekażę dzieci, ale na pewno bardzo dobre rodziny, bo tutaj w rodowodzie z jednej i z drugiej strony jest 1360, czyli najlepszy rozpodowiec pana Tadeusza Pałki. Jest samica 2082, która wywodzi się z wnuka Champa Andreasa Drapy, także naprawdę rewelacyjne gołębie. Gummilaisen, czyli gołąb ten 56, też wywodzi się z gołębi Jansen Mulemans. Także Karla Szelensa z gołębia 785, także jego wybitnego lotnika. Także polecam, fajny gołąb.